Nie da się ukryć, że dzisiejsza uroczystość od lat świętowana przez władze miasta, mieszkańców Aleksandrowa należy do wyjątkowych, ale też i innych. Inaczej już pojmujemy narodowe święta, mamy zupełnie inną optykę odczytywania tego, co mieści się w słowie patriotyzm. Widzimy, że rośnie świadomość i stopień odpowiedzialności za Polskę, za ojczyznę i za te małe ojczyzny, w których nam przychodzi żyć, pracować, tworzyć i myśleć o drugich. Dzisiaj słowa, iż jesteśmy skazani na siebie, nie brzmią jak wyrok czy przekleństwo. Wręcz przeciwnie, są zaproszeniem do współpracy, wspólnej radości i smakowania darów, dokonań i wspólnych sukcesów. Niechże ta świadomość i radość przenika dzisiejszą naszą państwowo-religijną uroczystość. Na samym początku pozwólcie, że powitam dostojnych gości, którzy przybyli, aby wespół z nami cieszyć się z kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, przywodzić oczami duszy te zdarzenia z przeszłości, które zaklęte są w pieśni mazurki Chopina, poezji Mickiewicza i Słowackiego, w dawne pieśni Legionów, aby to, co było dumą i potęgą przeszłości, dzisiaj stawało się źródłem siły do budowania przyszłości przez nas tu obecnych. W imieniu wszystkich tutaj zebranych witam bardzo serdecznie przedstawiciela Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, panią poseł Agnieszkę Hanajczyk. Witam zarząd i władze naszego miasta na czele z panem burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim, panią wiceburmistrz Renatą Święciak-Rudę, zarządem miasta, skarbnikiem panem Grzegorzem Siechem, sekretarzem miasta panem Krzysztofem Kozaneckim. Witam szczególnie serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej pana Leszka Pierlejewskiego, radnych, przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Witam przedstawicieli organizacji kulturalnych, oświatowych, placówek oświatowych, samorządowych. Witam poczty sztandarowe reprezentujące drużyny i druhów ochotniczych straży pożarnych. Wszystkich, którzy przybyli dzisiaj, aby wespół z mieszkańcami Aleksandrowa cieszyć się tą naszą uroczystością. Witam serdecznie przedstawicieli policji, która dba o porządek i ład w naszym mieście. Kombatantów, którzy w sposób szczególny przeżywają te chwile, gdyż o nich, o ich trudzie, poświęceniu, o tych, którzy z ich szeregów oddali życie, myślimy ze szczególną sympatią i wdzięcznością. Moi kochani, pozwólcie, że podczas tej uroczystej celebry powitam także naszych gości duchownych, księdza proboszcza Krzysztofa Szalewskiego, księdza proboszcza Michała Makule z parafii ewangelicko-augsburskiej, którego obecność szczególnie mnie cieszy, bo jest to znak świadomej, ekumenicznej i międzywyznaniowej współpracy, nawiązania do tradycji tolerancji, zrozumienia i pojednania, którym nasze miasto od czasów międzywojnia cieszyło się, gdy na ulicach Aleksandrowa słyszało się język polski, jidysz, niemiecki i rosyjski, kiedy słowo wielokulturowość i wspólna symbioza nie były napiwkami, ale rzeczywistością. Tym bardziej cieszę się z obecności księdza Michała, gdyż może spojrzeć, iż dawni właściciele tego kościoła, parafia ewangelicko-augsburska,
dzisiaj używanego przez nas, wspólnotę rzymskokatolicką, mogą patrzeć z dumą, że nasz wspólny wysiłek uratowania tego znaku przeszłości i dumy aleksandrowskiej został spełniony i dokonany. Ksiądz Michał reprezentuje również człowieka, który z nami przed laty rozpoczynał to wielkie dzieło, kiedy tu przy ołtarzu na początku swoich kadencji burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego i biskup Mieczysław Cieśla, tragicznie zmarły, przyrzekaliśmy, że to nie może się nie udać, że będziemy tu gościć, że ta świątynia powstanie z ruin. Biskupie Mieczysławie, choć cię nie ma wśród żyjących, wierzymy, że jesteś wśród żywych. Przywołujemy dzisiaj twojego ducha i dziękujemy ci za to, że byłeś i wspieraj nas z tamtej strony, bo jest to wielkie dzieło religijnego pojednania i budowania współczesnej świadomości religijnej. W tej mszy świętej będziemy prosić w sposób szczególny o łaskę dla naszej ojczyzny. Za tych, którzy zginęli, oddali swoje życie. Za tych, którzy dzisiaj pełnią służbę, traktując ją jako misję. Modlimy się za naszą małą ojczyznę, Aleksandrę, czyli za was, abyśmy żyli w pomyślności, zdrowiu, spokoju i dobrobycie. Abyście mogli dumnie chodzić po ulicach tego miasta. Modlimy się za władzę tego miasta, aby realizowały swoje wizje i cele, które nas, mieszkańców, napawają dumą i dają poczucie satysfakcji, które przekłada się na jedno hasło. Aleksandrowianin to brzmi dumnie. W tych intencjach zanosimy dzisiaj z powodu tego szczególnego święta nasze modlitwy.